Moim i Państwa gościem jest Marian Zalewski, wójt Szczurowej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie wójcie, dzisiaj prima aprilis. Lubi Pan być wkręcany? Albo wkręcać innych? Za mało czasu. Za mało czasu. Człowiek młodszy pewnie tak. Ale robimy poważną rozmowę, żadnych wkrętów, żadnych żartów. Oczywiście. Panie wójcie, proszę powiedzieć, jak samorząd, bo do końca to nie jest samorządowe działanie, ale różnie z tym bywa, jak samorząd pomaga rolnikom, którzy, jak wiemy, są w trudnej sytuacji? No, pod różnymi względami, to analizując nawet. Mówiąc najogólniej, jak się jedzie i widzi te odługujące pola, to człowieka serce boli, kiedy kiedyś rozkład jazdy trzeba było w Szczurowej regulować według przegonu krów. Dzisiaj tego już nie ma. Ale już tak na poważnie, no w pierwszym rzędzie scalania gruntów. Scalanie gruntów właśnie tutaj w Małopolsce to jest jedna szansa na to, żeby rolnictwo nasze tutaj mogło konkurować i u nas dużo w tym kierunku robimy. W Barczkowie w zasadzie zakończone scalanie, już tutaj przygotowują się do wykonania zagospodarowania podscalaniowego, w Szczelcach Małych odczytana decyzja starosty. Kolejne scalanie to idzie na gruntach pomiędzy Niedzielskami, Szczurową i Rajskiem. Już mamy dzisiaj zgodę w zasadzie 50% na grunty w Ujściu Solnym, te główne rolnicze. Częściowo w Szczelcach Małych, w Szczurowej na zebraniu również ludzie jakby zaakceptowali, to znaczy nie zaprzeczali, bo żeby scalanie mogło być, musi się podpisać 50% właścicieli. I to jest ogromna szansa, uważam, bo inaczej no to będą kłopoty pewnie kiedyś z żywnością. No do tego również duży zakład przetwórstwa rolniczego i chłodnia składowa, która jest wybudowana już praktycznie ponad 100 ludzi wstępnie zakwalifikowano do pracy. Ale to nie tylko praca dla ludzi, ale to również kontraktacja, czyli szansa na to, żeby rolnicy mogli sprzedać swoje produkty. No i to również szereg działań związanych z budową i remontami dróg polnych, to również działania ośrodka doradztwa rolniczego. W każdym razie jest szansa, że to rolnictwo w jakiejś perspektywie no, nie upadnie całkowicie i o to nam chodzi. No ale właśnie pytanie, czy sam fakt scalania gruntów to jest tylko kropla w morzu potrzeb i oczekiwań? Jak by nie powiedzieć, to dzięki scaleniu gruntów, po pierwsze, ci, którzy nie chcą użytkować lub nie ma właścicieli, to są w jakimś jednym terenie. Poza tym wszyscy, którzy chcą sprzedać, i w przypadku Szczelc Małych, gdzie to scalanie jest skończone, kilkadziesiąt hektarów gruntów, które ludzie chcą sprzedać, już jest chętny do kupienia tych gruntów i oczywiście typowego wykorzystania rolniczego. Są grunty wysokiej klasy. No, a do tego jeszcze w Zaborowiu prywatny właściciel skupuje bardzo dużą ilość gruntów i dzisiaj nagle okazuje się, że jego firma potrafi lepiej uprawiać grunty, a w każdym razie na gruntach, dla których rolnikom się nie opłacało siać zboża, dzisiaj piękne zboże rośnie. Ale to i mechanika, i technika, wszystko w tym wzięte. Mówił Pan o tym nowym zakładzie pracy. Ile tam miejsc pracy powstanie? Docelowo ma być 150 miejsc pracy. Na początek myślę, że w granicach 100 ludzi to ważna sprawa. Mhm. Kobiet szczególnie to. No i z tego pojawia nam się temat bezrobocia. Tutaj od razu też zapytam a propos rozwoju strefy aktywności gospodarczej. Więc generalnie strategii mamy nie tylko teren strefy, ale w każdej w zasadzie miejscowości, która ma taką możliwość, przygotowujemy tereny pod aktywność gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi o strefę, no temat się przeciąga, ponieważ przeciąga się scalanie gruntów. I jakby odmowa przez geodetę powiatowego w Brzesku zaakceptowania, zatwierdzenia map do celów projektowych. I ta odmowa była powodem unieważnienia przetargu. Tak właśnie, pomimo, że w Tarnowie z geodetą powiatowym rozmawiałem, przecież tutaj też scalania idą i powiedzieli, że dla nich to nie byłby problem. No niestety w Brzesku. I co z tym się dalej dzieje? Jak wygląda? No więc cóż, no, w tej chwili miało być w marcu skończone scalanie, jeszcze decyzji nie ma. Natomiast po scaleniu będzie sytuacja lepsza, ponieważ większy teren będziemy mieli już gruntów w tej układzie, gdzie mamy strefę, gdzie jest skrzyżowanie już drogi wojewódzkiej obwodnicy Szczurowej przygotowane i mam nadzieję, że dzięki temu no, nawet lepiej to wyjdzie, a z tego, co mi marszałek zapewniał, to pieniędzy nie brakuje na strefy, czekają teraz, będą czekać w przyszłości, więc mając strefę, mając lądowisko niedaleko dla małych samolotów, liczę, że szansa na jej zagospodarowanie będzie większa, tym bardziej, że już się pytają inwestorzy. No właśnie, jak wygląda kwestia zainteresowania tą strefą w Szczurowej? No w tej chwili, jaki jest potencjał? W tej chwili od dłuższego czasu inwestor, który... Bo rozumiem, że jakieś analizy Urząd Gminy musiał zrobić. Tak, dzisiaj już inwestor, który 4,5 hektara trzeba na już mu w zasadzie, liczy na to, oczywiście pochodzący z naszej gminy, posiada w Krakowie duże przedsiębiorstwo, zajmuje się różnego rodzaju pracami w energetyce,
No i kilku innych się zgłasza. Przy okazji chcemy tę strefę tak zorganizować, żeby to również było miejsce dla turystów i tak dalej, czyli obok strefy, żeby było miejsce dla turystów, żeby to była taka wizytówka, kontaktowe miejsce właśnie, jeżeli chodzi o naszą gminę. No ale nie ma pan wrażenia trochę takiego poczucia straconego czasu? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No, nie mam wpływu na to. Wie pan, kiedyś namawiała władza mieszkańców... Ale gdybym zadał pytanie, kto zawinił, że ten przetarg został unieważniony, to jaka byłaby odpowiedź? Jak pan powiedzieć, jeżeli... wrócę do tematu. Jeżeli kiedyś scalanie gruntów namawiano ludzi, to dzisiaj my nie mamy jako gmina obowiązku, a kompletujemy. Natomiast ten właśnie geodeta powiatowy na głowie stawał, żeby tego scalania nie było. Trzy razyśmy dokumenty przygotowywali, pomimo interpretacji ministra, że drogę również trzeba ująć, tą nową obwodnicę, bo przecież składa się z kilkuset kawałków, nie ujął jej, pomimo że minister napisał, że należy ją ująć. W końcu nie miał wyjścia, uruchomił tą procedurę i dzisiaj jest sytuacja, że jest ryzyko. Nowy, operatywny zresztą starosta obawia się, czy nie dojdzie do sytuacji, czy trzeba będzie pieniądze ze scalania wracać. Powiat oczywiście. I w związku z tym tutaj no nie ma wyjścia, po prostu... Jak ktoś jest bardziej papieski, jak sam papież, w Tarnowie idzie ładnie scalanie, w Gorlicach idzie pięknie scalanie, w Suchej idzie pięknie scalanie i marszałek też pokazuje, że te wzory trzeba czerpać, no ale jak ktoś jest uparty, nie ma na niego wyjścia. Jak to się mówi, życie. Niestety. Panie wójcie, co dalej ze Sterkowcem, bo to ostatnio gorący temat, który wywołuje różne emocje. Tak. Ostatnio byłem na takim spotkaniu, gdzie blisko setka mieszkańców gminy Brzeską, kilku tam sołtysów z gmin sąsiednich. No, powiem, atmosfera gorąca. Natomiast ale szansa co jest. Będzie dalej z przejęciem budynku dworca? Wczoraj burmistrz Wawryka w tym programie mówił, że jest cały czas w kontakcie z PKP i że wszystko wskazuje na to, że się dogadają ostatecznie. No dobrze, w międzyczasie pojawia się pomysł trzech wójtów, czyli Szczurowa, Bożęcin i Dębno. Dobrze, że przejąć dworzec i za własne pieniądze go utrzymywać. Różnica jest taka, że burmistrz Wawryka też chce go przejąć, natomiast twierdzi, że dworzec powinien, PKP powinno wyremontować i utrzymywać. Dobrze, że zaczynają... Więc jak wyjść z tego całego impasu? Tak. Dobrze, że zaczynają zmieniać zdanie, no bo ja słyszę ostatnio w telewizji, że dworzec jest w katastrofalnym stanie, do wyburzenia, że nikt nie jest zainteresowany, a tu się nagle okazuje, że to jest najnowszy budynek na trasie Kraków-Tarnów. Ale wczoraj burmistrz Wawryka zaprzeczył temu i powiedział, że nigdy z urzędu miasta nie wyszedł głos, jakoby urząd był zainteresowany wyburzeniem dworca. Po pierwsze zaopiniowali rozbiórkę, po drugie na zebraniu w Sterkowcu przy całej rzeszy mieszkańców nie ma problemu, no, ludzie są, którzy to słyszeli, podobnie w Szczepanowie i tak dalej. Nic, no dobrze, że ta zmiana jest. Uważam, że jest szansa na uratowanie tego budynku, tym bardziej, że właśnie koncepcja szybkiej kolei również daje szansę dojazdu mieszkańcom Zakliczyna, Dębna, Szczurowej, Bożęcina i uważam, że ilość tam miejsc, które są, to przecież tam już miejsca, teren wykupiony, można było parkingi zrobić, no skoro jest deklaracja, że miasto chce wreszcie się za to brać, pomożemy pewnie, jako mieszkańcy tam wypowiadali się jednoznacznie. Ale panie wójcie, ale cały czas zarówno pan, jak i wójt Brach, jak i wójt Kwaśniak mówicie o przejęciu, renowacji, utrzymywaniu z własnych środków, ale nikt konkretnie jak gdyby nie pokazuje planu, jakby to miało finansowo wyglądać. Z czego byście to utrzymywali? Trudno dzisiaj mówić, ponieważ jest kwestia... Czyli to jest trochę tak, jak pisać patykiem po wodzie, czy jak to? Jak to interpretować? Nie wiem, czy to, co ja bym powiedział w imieniu kolegów wójtów, nie byłoby jakimś takim czynnikiem, który... Ale jakiś pomysł na pewno musicie kolej będzie, mieć. No oczywiście. No to jaki? No tak, no ale kolej też, powiedzmy, może wtedy mówić, że skoro takie są pomysły, no to może my sprzedamy, a nie będziemy chcieli przekazać. Tutaj trzeba się spokojnie do tego przymierzyć i uważam, że było bardzo dużo czyli czasu. Ze względu na dobro interesu pan tych szczegółów nie ujawni. No myślę tak, bo oczywiście... To nie jest żaden problem, tam są pomysły na to i no choćby dzisiaj pani, która płaci kolej za wynajęcie kasy i sprzedaje bilety, no czy ona musi płacić, nie może utrzymać, twierdziła, że może wysprzątać tą stację, ale tam jest wiele innych rzeczy, to jest kwestia odpowiedniego monitoringu, to nie są pieniądze, to nie są kłopoty, zresztą jak mówiłem, czy to w Liderze Plus, czy zresztą z koleją można rozmawiać. Koleją można rozmawiać. Jeżeli w Jasieniu Brzeskim kolej remontuje, wyremontowała i pytam panią dyrektor, dobrze, no to w takiej maleńkiej miejscowości niedużo ludzi, czemu pani to... No bo
Bo pewnie przyjdzie ktoś kiedyś w Brzesku, kto przejmie tą stację i dlategośmy zrobili, bo skoro ludzie chcą i tak dalej, tak. No a Sterkowie jest sytuacji wielokrotnie lepszej, więc mam nadzieję, że... No tak, a poseł Edward Czesak nawet w tej audycji ocenił jak gdyby ten pomysł jako przedwyborcza kampania. Przedwyborcza kiełbasa, przepraszam, takie słowa padły. Trudno mi jest powiedzieć. Chyba 2 lata temu, czy więcej nawet, została podpisana przez władze Brzeska opinia o rozbiórce, która się znalazła w dokumentacji. Myśmy dowiedzieli się rok temu. Od roku czasu piszemy w 3 wójtów i zresztą na ostatnim spotkaniu właśnie w dyrekcji PKP. A to nie lepiej, panie wójcie, było spotkać się z burmistrzem Wawryką i pogadać, tak po męsku w 4 oczy? Może inaczej. Po pierwsze, jeżeli w Biadolinach była stacja, to tam się wójtowie szybciutko dogadali. Jeżeli w Brzesku powinien właśnie był burmistrz spotkać się i zaprosić. Na razie nie było żadnej inicjatywy z jego strony. No to skoro widać, że mało, że nie ma inicjatywy, mało, że ludziom odpowiada i sołtys głosi różne takie hasła, że ludzie go chcą niedługo, zresztą tam wystarczyło być na stacji w ostatnim spotkaniu, to byłoby wiadomo. W związku z tym tutaj myśmy uznali, że oni już stracili. Jeżeli mówią, że to jest do rozbiórki, że to jest w telewizji to było powiedziane, no to co będziemy, wzięliśmy w swoje ręce tę sprawę. Na koniec, kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi od władz PKP? No, w tych dniach. Czyli za niedługo. Tak. Jeszcze na koniec, bo została nam dosłownie minuta. Panie wójcie, dzisiaj do Szczurowej przyjdzie delegacja z Ukrainy, zwykłych obywateli Ukrainy, którzy protestowali na Majdanie. Kto organizuje taki przyjazd? Tak, rzeczywiście. Zaprosiliśmy tą delegację z powiatu, rejonu, tak się nazywa, z którym współpracujemy, Bochroczany. Dogadaliśmy się tutaj z panem starostą Potępą. Zresztą powiem szczerze, że coraz lepiej ta współpraca wygląda i przyjeżdżają na kilka dni. Między innymi będą mieli badania lekarskie. Między innymi chcemy im zaprezentować, pokazać właśnie jak u nas się po tych reformach wszystko przedstawia. Również pokazać im Kraków. No i oczywiście najważniejsze w tym wszystkim, że to są ci ludzie, którzy w tym dymie, w tym ogniu tam stali przez ileś tych miesięcy i nie ukrywam, że chcemy im trochę takiej odpoczynku też umożliwić, żeby jakby odetchnęli od tego, bo to też trauma przecież ogromna i psychiczna i tak dalej, i tak dalej. I jak mówię, cieszy mnie to najbardziej, że to są ci zwykli tam właśnie z terenu, często ludzie... Ile będzie trwać ich pobyt tutaj w Polsce? No blisko tydzień. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Marian Zalewski, wójt Szczurowej. Dziękuję uprzejmie, dziękuję Państwu, dziękuję Panu.